Hanka coś niesie w zębach. Hania, co ty przyniosłaś? Ja je... Ty, ona przyniosła szczura! Matko Boska, on nie żyje, Tomek! Szczur albinos? Nie, to hodowlany, kurde, czyś. Ale nie, no przestań, nie szczura. Nie, zostaw, ale po co go dotykasz? Zostaw! No wyrzucić trzeba! Zostaw go! Nie, szczura! Nie, zostaw. Nie, wyrzucić trzeba! Nie wyrzucaj, bo to nie śmieć, żeby wyrzucać. A to co zrobisz? Znajdę właściciela. Chcesz zakop kulturalnie? Nie będę zakopywać, bo może ktoś beczy za tym. Najpierw pójdziemy zapytać, czy to szczur... Dobrze, ja ci zaniosę do pudełeczka, do domku. Nie, ja przyniosę pudełeczko. Nie, ale przecież nie spadnie, ja mi trzymam pudełeczko. Go. Ale nie, wchodź mi z nim do domu! Daj palce mi przytniesz! No to trudno, ale nie dotykaj nic. Nic tam leży! To idź umyć rękę. Generalnie jak każda kobieta chyba, znaczy nie każda, bo niektóre hodują, ale brzydzę się chomików, szczurów, ale wiem, że ktoś może zdawać mu całe serce. No i to nie jest moja, to nie jest w mojej roli, żeby ocenić czyjąś miłość. Każdy ma prawo kochać to, co chce, a ja nie mam prawa się wyrażać na ten temat. No, nie rzucaj nim! O, kołderka. Pokaż, jak wygląda, czy ładnie. S'il vous plaît, madame? Nie widzę. Nie widzę, boś zakrył. No... Dobra, przykryj go i załóż te boczki do środka z pudełeczka. Żeby... Jak pizzę. Ja je... Dobra, zostań tam. Nie chcę cię go... Ubieraj buty, idziemy do sąsiada. Serio.